Jakie to uczucie, kiedy się wydaje kolejną? Jakie to uczucie, kiedy bierze się do ręki taką świeżo pachnącą, patrzy się na swoje nazwisko? Jakie to uczucie, tak do końca, tak naprawdę? Zawsze jest to jakieś przeżycie, dlatego że ja dzisiaj dopiero wzięłam do ręki tę książkę, mimo że tyle razy oglądałam ją w komputerze, przy składzie, przy korekcie, ale jednak wydana drukiem, no jest to owoc już lat po prostu pracy i jakiś ślad, że to się udało po raz kolejny wydać. Która to już pozycja? Która to książka? Jeżeli chodzi o białą. Nie, ja wiem, o białą to ja jestem obkuta. A jeżeli tak, no to ja myślę, że gdzieś tak w Bibliotece Narodowej powyżej 12. Czy do 17 mam pozycji, dlatego że część mam wydanych wspólnie z kimś. Także po prostu te lata, kiedy ja pracowałam w muzeum, były dość twórcze dla mnie. Robiłam katalogi zbiorów, katalogi wystaw. No i potem, jak dostawaliśmy ciekawe zbiory, no to ja z reguły pisałam o danej kolekcji. Więc mieliśmy na przykład generała Abrahama, takiego działacza niepodległościowego Wojciecha Ziembińskiego. A tutaj biało, no to na zasadzie takiej, że po prostu, ponieważ jeszcze tu mieszka moja mama, i przyjeżdżam, więc najpierw... Mam przyjaciół, to trzeba podkreślić. Mam przyjaciół znajomych, tak. I za każdym razem, jak przyjeżdżam, no to staram się dokumentować to, co jest w białej. I dzięki temu udało mi się jednak uchwycić kilka budynków, które już zniknęły z powierzchni, albo dokumentować nawet właśnie tak, jak mówiłam, że chodzę na cmentarz po to, żeby po prostu zbierać informacje o dawnych mieszkańcach i co się bardzo potem przydaje. Przy tych 12 pozycjach, które już tak. Pani wydała, prawda? Czy wszystkie pozycje o białej piski inaczej drży serce, czy tak samo? Czy to jest po prostu autor i nie wiem, czy źle powiem, czy 12 pozycja to rutyna? Więc nie. Zrobiłam swoją robotę, ja myślę, wydałam że... i koniec. Czy jednak nie? Nie. Dla mnie każda pozycja jest ważna, dlatego że do każdej podchodzę poważnie i staram się jak najwięcej zebrać. Dzisiaj nawet ktoś mnie się pytał, a ksiądz wikary, ile czasu ja pracowałam nad parafią? Ja myślę, że gdzieś 4 lata w sumie. No. Od początku i tak kwerendy w Bibliotece Narodowej, kwerendy w parafii, kwerendy w książkach, w czasopismach, to trwa. Potem zbieranie materiałów od ludzi, chodzenie po ludziach, namawianie ich, żeby poszukali jakichś ciekawych tych. Akurat to wszystko musi ten element pracy twórczej znam doskonale. Troszeczkę. Znam doskonale, jak to się ciężko prosi, się tak. Wyprasza i nie zawsze się dostaje to, co człowiek oczekuje. Ważne jest to, żeby dostać. Ja mam świadomość zawsze, że jak się książka ukazuje, to nie wszystko, nie da rady. Nigdy nie da rady pokazać wszystkiego, co się wie, co się zbiera. Po pierwsze, no jest jakieś ramy, że narzuca zakładamy się sobie tak, pewne ramy. Zakładamy, tych ram się że to pracuje, będzie tak? 10 arkuszy czy więcej, a potem szukamy. Przecież ja miałam na przykład z wizyty prymasa Glempa z 20 zdjęć. Tu weszły 4. No po prostu musi być selekcja materiału, żeby to było dla wszystkich trawialne, a jednocześnie ja na przykład jak przy historii parafii zależało mi na tym, żeby jak najwięcej było zdjęć pierwszokomunijnych, żeby to była jednocześnie pamiątka dla innych osób, dla mieszkańców. A czy nie ma Pani takiego poczucia, jak zamknie się pozycja, jak ona już leży i ją czytam, szeleszcząc papierem? Nie ma Pani takiego poczucia, mogłam to, mogłam jeszcze to, mogłam jeszcze. Ale to mówię, że to nie da, to trzeba mieć od początku świadomość, że nie da rady wszystkiego ani zebrać. I bardzo często bywa tak, że książka się ukazuje, a potem ludzie jeszcze się odzywają, że coś mają.
Ja nigdy nie mówię, nie zawsze biorę. Bo nie wiadomo, co tak, tam bo się, nigdy nie wiem, co ja za co dwa lata będę robiła. Także tutaj jestem zawsze otwarta na ludzi. Jeżeli ja teraz się mylę, to proszę mnie poprawić. Ja mam wrażenie, że parafia to tak bardzo ze wszystkich tych pozycji objęły chyba najbardziej leżała na sercu. Nie, sentymentalnie. Dlatego, że tamto to były moje przeżycia, moje dzieciństwo, a tutaj to po prostu starałam się jak najwięcej zebrać materiałów dotyczących parafii, bo uważam, że każda historia jest ciekawa. I tutaj chciałam przybliżyć ich księży, którzy byli. Dużo ich przeszło, się okazało. I chciałam jak najwięcej też, żeby zdjęcia były tych księży wikariuszy, nie tylko nie proboszczów, ale jest tak, i tak, ale i tak jest dużo. Jest dużo. A poza tym mieliśmy szczęście. Był u nas ksiądz Graszk. Tak. Mamy na przykład z Białej Gdzie pochodzi... Gdzie jest piękne wspomnienie tak, o nim. Z Białej pochodzi ksiądz Syroka Krzysztof, który teraz jest na studiach w Rzymie. Ja cały czas byłam z nim kontaktem, on mi udostępniał swoje materiały, także ja się spotykałam z dużą życzliwością ze strony wszystkich mieszkańców, czy byłych wikariuszy, czy proboszczów, naprawdę dużo mi pomogli. Tak, i jest efekt, jest tego wymierny efekt. Także książka myślę, jest piękna. Że ludzie książka będą jest piękna, zadowoleni. Zieloniutka, jak ten maj. No zieloniutka po prostu jak kolor nam narzuciła ta oryginalna pocztówka tak, przedwojenna, ale tak już zostało. Tak. A kończymy tak, współczesnym. Ja bym chciała księże autorze, zacząć od dzisiejszej promocji. Ładna była. Czy w każdej Białej Piskiej i dawniej sentymentalnie uczestniczył się tak, w promocji? Tak, oczywiście. I ja spotkałam się tutaj z mieszkańcami, którzy też już tu uczestniczyli. Wyrażenia? No i powiedzieli, że ta. Ta była najważniejsza? Ta była najważniejsza i ta była najlepsza. I powiedzieli dzięki komu? No dzięki pani Mirce. Nie, dzięki księdzu Andrzejowi, który wprowadził taką atmosferę, który jest takim normalnym, fajnym naszym Andrzejem Zielińskim. I chyba od tego chcę zacząć. Normy są zawsze subiektywne, ale najważniejsze jest, że ja pojmuję życie przede wszystkim jako czas spędzony na radości, bo kłopoty są i zawsze będą. One nas nie opuszczą, one tylko nadają smak naszemu życiu, więc jeśli jest spotkanie z ludźmi i jeśli jest wszystko no tak na 100% poważne, oczywiście poza Eucharystią, bo Eucharystia nie może być niepoważna czy jakaś żartobliwa, bo to jest tak. Nie, to jest wydarzenie, które dotyka naszego zbawienia, ale te spotkania z ludźmi, tym bardziej jeśli one mają gdzieś w dali jakiekolwiek wspomnienia, one muszą być pogodne, muszą być wesołe, bo no, człowiek dopiero widzi perspektywę, że nie, ten czas nie został zmarnowany, nie, gdzieś tam nie uciekł nam, a pozostają ludzie, których warto kochać, niezależnie od tego, jakie wydarzenia nas łączyły między sobą wszystkimi. To jest ważne, byśmy się umieli zachować w tej codzienności naszej. Czuje się ksiądz takim autorem, naprawdę? Nie. Ja tylko byłem pomocny w zebraniu dokumentów. Nie, ja doskonale wiem wszystko, znam ten wkład pracy, bo ja miałam to szczęście redagować tą książkę, dawać jej redakcję, mówiąc potocznie. Cieszę się to, co powiedziałem na promocji, że ja bardzo dużo pamiętam od 60. mniej więcej 5. roku. Już miałem 6 lat, ale pamiętam właśnie kościół, pamiętam ławki w kościele, pamiętam nabożeństwa, pamiętam ten pierwszy wystrój jeszcze. To jest dosyć ważne. Pamiętam księży, tym bardziej, że chociażby nawet z księdzem Słabym, taki wiąże... Ja pamiętam księdza Słabego. No właśnie, wiąże epizod. Babcia mnie zawsze prowadzała, zresztą opisałem to w swoich wspomnieniach. I szliśmy zawsze koło plebanii i kiedy on wyskakiwał, zawsze miał cukierki w kieszeniach, to też dzieci do tego lgnęły, no w tamtych czasach, kiedy cukierków nie było aż tak pod dostatkiem jak pamiętam dzisiaj. Pamiętam też. Tak. I babcia pyta, Andrzejek będzie księdzem, a on z tym swoim takim swawolnym stylem za głową, babciu ma twardy łeb, będzie księdzem. To są takie fajne wspomnienia i później oczywiście już człowiek zaczął w 70 roku być ministrantem. Ten ksiądz Słaby to prorok. Tak. Spotkałem go, kiedy byłem na 3. roku w seminarium pod katedrą olsztyńską. Ja zawsze żartobliwie pytam, czy ksiądz mnie pamięta? On tak mierzył mnie wzrokiem.
Ja mówię, no miałem 5 lat, jak ksiądz mnie wziął za głowę i powiedział, że mam twardy łeb, będę księdzem. A on z tym swoim takim znów stylem bycia, tak plecy uderzył, mówię, widzisz, mówiłem ci. Ale to chyba nieprawda, że księże mają twarde łby. To chyba taka przenośnia, która... To znaczy, ja wiem, przenośnia. Nie chodzi o... Bo ja na swojej drodze mam to szczęście, spotykam takich księży, którzy chyba niekoniecznie mają twarde łby. Zależy, co rozumiem pod pojęciem twardy łeb. No taki twardy łeb. Właśnie ten taki czysty kolokwializm, ten twardy łeb. Tak jak w każdej społeczności zdarzą się i tacy, ale jakbyśmy rozpoznali tych pełnych radości i życia, gdyby nie tacy? No pewnie tak. Jak się widzi własne nazwisko na książce. Bo ja troszeczkę znam się na bibliotece i jeżeli ksiądz kliknie w tak zwanego maka i wpisze Andrzej Zieliński, i od razu wyskakują pozycje, które ksiądz zrobił, napisał, dał redakcję. I to się pojawi. I to się pojawi, to będzie trwało i ta książka będzie, to i tak znaczy, będzie, i ten ślad zostanie. Napisałem pracę magisterską, napisałem pracę licencjacką, bo u nas jest licencjat po magisterium dopiero. Do doktoratu nie miałem zamiaru stawać, bo powiedziałem, że nie jestem na tyle zakompleksiały, że muszę udowadniać tytułami naukowymi, mieć że coś, na rozum. Coś wiem więcej. Ale nie o to chodzi oczywiście, dlatego że jestem leniwy i nie napisałem tego doktoratu. Ale gdy chodzi o kilka takich no, większych artykułów, też się ukazało moich, ale nie robię z tego jakiegoś wielkiego halo. Jednak nie. Po prostu cieszę się, że została jakaś część historii spisana, bo to będzie służyło. Tak, to już tak, tego się tak, nie wymarzę. Tak. A byłem 5,5 roku dyrektorem drukarni, więc wiem. Mam też sentyment do tekstów drukowanych. Właśnie, bo nie ma nic piękniejszego niż szelest książki. Tak jest, nie ma dokładnie. Nic piękniejszego. Mimo, że przy dzisiejszych nośnikach... Tak, ja nie. Ja czytam i tu, tak, z racji tak. wykonywanej pracy czytam i tu, ale nie wyobrażam sobie zaśnięcia bez książki. Nie wyobrażam sobie. Gratuluję. Nie wyobrażam sobie. I takie ostatnie pytanie. No ta nasza biała, jak się tak o niej pomyśli, to ciepło, serdecznie, chce się do niej wrócić, czy bo o plany na przyszłość pytać nie będę. To tak, jak chcesz Pana Boga rozśmieszyć, to mu powiedz o planach na przyszłość. To jest taka zasada. Zawsze z sentymentem wracam. Może kiedyś tam jeszcze na początku, czy jakiś miał kompleks jakiegoś mało miasteczkowości pewnej, ale już dziesiątki lat, kiedy jestem wręcz przeciwnie, dumny z tego, że jestem z Białej. Uległem wtedy takiemu chyba ogólnospołecznemu zachowaniu, że mamy kompleksy wobec świata, wobec Europy, wobec innych, a bo u nas zaścianek, a u nas średniowiecze, a to... Każdy naród ma swoje zalety i wady. Każde miasto, każda miejscowość ma swoje zalety i wady. I my się nie możemy wstydzić, bo zatracamy siebie przede wszystkim. I ja się nie wstydzę tego, że jestem z Białej. Naprawdę, tak jak w poprzednim wywiadzie powiedziałem, że tu jest gro ludzi naprawdę mądrych. Tylko trzeba to umieć znaleźć, podkreślić, bo oczywiście, że zawsze będzie widać pewne niedociągnięcia społeczne. Tak jak zwykło się mówić, że o, zło ma rację bytu na świecie. Ono jest krzykliwe, to jest reklama, to jest prezentacja tego. Dobra jest znacznie więcej i właśnie tych mądrych jest znacznie więcej. Tylko zasada. Byłbyś filozofem, gdybyś milczał, prawda? I właśnie ci mądrzy, dobrzy milczą. Ich nie widać, nie słychać ich. My się nie możemy wstydzić. Bo dzwon dlaczego jest głośny? Bo jest pusty. Pusty. Plutarch powiedział, że puste beczki, głupi ludzie i puste beczki jednakowo hałasują. Dziękuję. Dziękuję. Umawiamy się na... Gratuluję przede wszystkim właśnie tych promocji i tych postaw, bo to jest ważne.